nie chodzi, bo mówię o tym, że to nie są czasy, kiedy był jeden telewizor, tylko ten państwowy, można by było zblokować, to sytuacja byłaby w sensie napięcia różnego i możliwości manipulowania w sieci niewyobrażalna. Tak samo jak kiedy to się publikuje. Pytanie jest, jak wychowywać i przygotowywać społeczeństwo do traktowania czegoś, co się zwie sondażem, prawda? Jak to powinno być traktowane, bo jeśli rzeczywiście by następowała jakaś manipulacja, no to trzeba absolutnie ludzi ustawiać w sensie dystansu do tego, zupełnego dystansu, czyli refleksji nad tym, jakie moje jest rzeczywiste zdanie, a nie jakie jest zdanie większości, no bo jak w życiu będę tylko się większością sugerował, to naprawdę do nikąd dojdziemy. Mamy 2 minuty, przenieśmy się do Warszawy, do sztabu wyborczego jednego z kandydatów, Andrzeja Dudy. Tam jest redaktor Dariusz Pogorzelski. Panie redaktorze, jak na 2 minuty przed wygląda atmosfera, jaka panuje w sztabie wyborczym Andrzeja Dudy? Będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica, Dariusz Pogorzelski. Witam Państwa ze sztabu wyborczego Andrzeja Dudy. Sztab jest, proszę Państwa, bardzo istotnym miejscu, ważnym miejscu. To jest reduta, która bardzo ważną rolę odegrała w powstaniu warszawskim. Toczyły się o nią zacięte boje. I to jest pewna symbolika tego miejsca, bo te zacięte boje... Ale jak jesteś nachalny, to cię nie ma. I to jest właśnie myślenie partyjne. Oczywiście przerabiamy to wszystko, ale żeby ludzie mogli to zrozumieć, to tak jest, tak to funkcjonuje. Nie ma głosu wolnego. Między partiami nie może być głosu wolnego, bo to jest sprzeczne. Bo my mamy partię, a więc należy zostawiono na pewno zniszczyć, zdewaluować, ośmiać się, wyzwać, etc., pokazać, jaki on jest głupi, prawda? Natomiast do współpracy nie dochodzi. Do współpracy na jakimś tam poziomie dochodzi w ramach miasta, gminy, gdzie są ludzie, bo tam nie ma przyjezdnych praktycznie, jest mało. Są ludzie z ziemi i oni się rozumieją wtedy. Jak ja jestem z ziemi, wszyscy jesteśmy z ziemi wybrani na przykład do powiatu czy do miasta Kent, to my zaczynamy się dogadywać, ale to znowu wynika właśnie z tego, że my jesteśmy z tej ziemi. Że tu już nie da nam się wcisnąć w ideologii, tylko każdy z nas czuje, że idąc drogą ideologiczną, my w Kętach nic nie zrobimy, tak? Oczywiście nadal to idzie, bo przychodzą ci podpowiadacze, bo tylko ty z PiS-em, czy z PO uważa i tak dalej, czy ZSR, żeby oni cokolwiek nie wymyślili, bo... Ale jakby trwa ta sytuacja, że tutaj następuje dogadywanie się, tak? Tutaj chociaż no musi się coś stworzyć, bo te miasta żyją, to wszystko żyje, a więc jest rzecz wspólna, która nas interesuje i my mamy konsensus do tej rzeczy wspólnej. Tak? Jeszcze sekundę, tak? Zaraz skończę. I w związku z tym mamy partie, które są zdewilizowała zwyczaj, bo to był pierwszy zapisany sposób sejmikowania. Co jest sejmik, sejm palny, jak to się robi? Bo do tej pory to był zwyczaj. Najlepiej jak prawo wywodzi się z zwyczaju, prawda? Bo to jest jedno zgodnie z naturą, to co mówił pan Witold, to co mówił pan Cezary, że z natury. To była nasza natura, opisano to w formie konstytucyjnej i wydano. O tym się przemilcza. I trzecia ustawa to była konstytucja, o miastach. Co to... No ale po co ten kodeks wyborczy? Widocznie lobbyści się tam sprzęgli i zabetonowali tą scenę polityczną, właśnie partyjną, przy pomocy tego kodeksu wyborczego. Ale to prawo jest tak... nieudolność złym zamiarze. Ze złym zamiarem, bo ja ich oskarżam o to, że działają w złej wierze, ze złym zamiarem świadomie. Przecież setki urzędników tak pracuje w tym biurze legislacji rządu, wszystkich ekspertów za każde pieniądze mogą mieć, więc skąd takie prawo jest robione? Ja powiem, jakie to sprawa, bo to pani musi wiedzieć, tam jest taki zapis, bardzo krótko. Tym prezydentem właśnie został Andrzej Duda, kandydat Prawa i Sprawiedliwości. Panowie. Chcemy, żeby
Kodeks Gertrudy wrócił do Polski. Jest 24 maja 2015 roku. Szczęść Boże.